jestem, ale najpierw chciałam powiedzieć, że bardzo mnie cieszą słowa i pana wójta, i pana sołtysa jako przedstawicieli społeczności czy samorządu, którzy jakby podobnie tak jak ci, którzy się zaangażowali w konkurs, którego plonem jest wystawa, myślą. I może powiem króciutko, co my tu mamy. To znaczy, to jest jedna wystawa, to tu nie ma tylko edycji. Ta wystawa jest wystawą projektów architektonicznych, przy czym nie młodych architektów. To są architekci jak najbardziej, akurat tutaj ci, którzy są prezentowani, czynni, którzy posiadają pracownie architektoniczne. I są to projekty, które powstały w wyniku konkursu architektonicznego Twój dom, dialog z tradycją. A jak doszło do takiego konkursu? Otóż sami Państwo widzą, wiedzą, czy wokół własnej wsi, czy w ogóle na terenie naszego województwa, jak paskudzony jest nasz krajobraz, mówiąc najprościej. Jak to budownictwo, które jest budownictwem uniwersalnym, prawie od Majorki po Syberię się rozwijającym, pozbawia takiej wyrazistej twarzy i tożsamości miejsce, w którym mieszkamy, a miejsce, które ma taką absolutnie jeszcze tożsamość w postaci budownictwa, tego co i pan tutaj mówi, i pan sołtys, specyficznego klimatu. I biorąc to pod uwagę, właściwie już od wielu lat wiele osób działa na rzecz tego, żeby uświadamiać po pierwsze, jak ten krajobraz wygląda i jak współpracy Urzędu Marszałkowskiego, mojej instytucji i Stowarzyszenia Architektów Polskich, oddział olsztyński. Konkurs dla architektów z całej Polski, to jest bardzo ważne, bo napłynęło 184 prawo, to było w ogóle niebywałym sukcesem w takich wydarzeniach, na dom, który byłby domem nowoczesnym, który byłby pewnym dialogiem z tradycją, ale jednocześnie wpisywałby się i w ten krajobraz, i w to, jak dotychczas tutaj budowano. Myśmy jako moc do tego konkursu przyjęli takie słowa światowej sławy znanego architekta europejskiego Henry'ego van der Velde: tradycji naśladownictwa przedstawiamy tradycję inteligencji i wysiłku. I tak chcieliśmy, stąd być może nie znajdą Państwo tutaj czasami projektów, które w taki prosty sposób przetwarzają ten schemat warmiński czy mazurski, ewentualnie chałupy, którego nie kontynuują, natomiast które próbują dyskutować z tym projektem, z tym, co tutaj jakby jest charakterystyczne dla tego regionu. Ja może nie będę opowiadać, bo to była długa i ciężka i trudna praca, żeby tak ułożyć i regulamin, i jakby załącznik do tego regulaminu, żeby nawet ci, a muszę przyznać z pewnym smutkiem, że wśród tych 184 prac nie było nawet 10 z naszego regionu. Że w większości to byli architekci właśnie z całej Polski, którzy i to naprawdę od wschodu po zachód i od południa po północ niemalże. No właściwie tak. I żeby ci architekci, którzy jakby nie są z tym regionem zżyci, nie są w niego jakoś wtopieni, nie funkcjonują tutaj, żeby jednak poczuli, czym jest ta przestrzeń, czym jest ten krajobraz, czym jest tutaj ta tradycja. I na takich materiałach został ogłoszony konkurs, on został ogłoszony we